Szczęść Boże. Skończyliśmy odcinek. Gdzie jest most? Idziemy, Krzysztof. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw, zanim będziemy dotykać Słowa, a właściwie Słowo będzie dotykało nas, pójdźmy pokłonić się naszemu Mistrzowi i Panu. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, Twoje spotkania z uczniami, a szczególnie z apostołami, były bardzo różne. I były to spotkania, w których przede wszystkim pokazywałeś, co uczyniłeś, kim jesteś. Kiedy spotkałeś się z Piotrem, to przecież było po jego zdradzie. Dałeś mu drugą szansę. I to dzisiaj, to spotkanie dzisiaj woła samym faktem tego, co wtedy się stało. Nawet gdy Piotr nie wszystko rozumiał, to Ty przyszedłeś w taki sposób, abyście się mogli spotkać. Pomóż nam zrozumieć tę dzisiejszą Ewangelię, co to znaczy wyjść naprzeciw, co to znaczy wyjść tak, jak wyszedłeś do Piotra z miłością. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom, spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Gdy Jezus zadaje pytanie Piotrowi, czy miłujesz mnie więcej, to pamiętajmy, że to jest moment po jego zdradzie. To jest pytanie, które tak naprawdę jest pytaniem nieustannie stawianym przez naszego Mistrza i Pana wobec naszych odejść i zdrad. Czy miłujesz mnie więcej? Czy rzeczywiście w Twoim życiu odgrywam rolę? Bo przecież ja nie przestałem Cię kochać, mówi Mistrz z Nazaretu. Nie zostawiłem Ciebie nawet wtedy, kiedy Ty zostawiłeś mnie. Nie poszedłem na skróty, kiedy Ty wybrałeś drogę na skróty. Co słyszy Mistrz z Nazaretu? Tak, Ty wiesz, Panie, że Cię kocham. Pewnie większość z nas rozważała to słowo wielokrotnie i na różne sposoby i zapewne większość z nas słyszała też o tym, że Piotr odpowiada słowem, które jest inne od pytania Jezusa wobec miłości. W greckim tłumaczeniu tego fragmentu słyszymy o tym, że Jezus pyta o słowo agape, podczas gdy Piotr odpowiada słowem filię. Mówi o zupełnie innym wymiarze miłości. Ale dlaczego ważne jest dla nas to, co zachodzi pomiędzy Jezusem a Piotrem wobec tej relacji, wobec tego, co słyszymy? Ważne jest dla nas to dlatego, że pomimo wszystko Jezus, stawiając trzykrotnie pytania, kiedy Piotr nie dorasta do tej miłości, która jest miłością całkowicie bezinteresowną, o którą pyta Jezus, Jezus zaczyna mówić językiem Piotra. Można powiedzieć, że zniża się do jego poziomu. Piotrze, pytałem Cię o tę miłość, która jest całkowicie nie z tego świata. Odpowiadając mi, że kochasz mnie miłością, którą potrafisz mnie kochać, przyjmuję tę miłość, którą mi dajesz. Ktoś powie, ale jakie to ma przełożenie na nasze życie? Co to dla nas oznacza? Słuchajcie, czasem kochanie drugiego człowieka czasem zwyczajnie oznacza, że musimy zrobić krok w tył, ponieważ nie jest on w stanie przyjąć tego, co przez miłość chcemy mu pokazać.
Powiedzcie mi, ma ksiądz jakiś przykład? Tak, jeden z przykładów, który chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest związany z akcją, którą prowadzimy od tylu miesięcy, kolejny rok. Kiedy widziałem cierpienie kobiet i widzę je nieustannie na moich oczach, kobiet, które przeżyły aborcję i bardzo żałują tego, co zrobiły, postanowiłem w jakiś sposób wobec ich prośby pomóc im, ponieważ według tego, co mówiły, pomoc będzie polegała na przeciwdziałaniu wobec młodych dziewczyn, które chcą dopiero popełnić aborcję. Będąc na modlitwie, doświadczyłem takiego wewnętrznego wezwania, że mam przygotować grafikę, która ma być zwróceniem się do osób, które tę aborcję popierają, aby zobaczyły one właśnie aborcję z innej strony. I taką grafikę przygotowałem. Kochani popierający aborcję, aborcja nie jest dobra. Widziałem za dużo cierpienia i łez kobiet, które się jej dopuściły. Podpisałem imieniem i nazwiskiem. Myślę, że niektórzy spośród was wiedzą, że blisko 2 lata szukałem miejsca, gdzie mogę wynająć kawałek ziemi z nośnikiem, żeby zrobić ekspozycję, żeby mógł być to właśnie taki billboard, który będzie o tym cierpieniu informował. I wiecie, kochani, nie mając żadnej możliwości, będąc odrzucanym, odbijając się jakby od ściany, przygotowaliśmy w fundacji małe billboardy, które zaproponowaliśmy, by ludzie rozwiesili na swoich płotach, w miejscach zamieszkania. Kiedy jeszcze nie przygotowaliśmy i nie mieliśmy zgody na ten potężny nośnik reklamowy, który stoi przy jednej z polskich autostrad. I nie zapomnę takiego momentu, kiedy setki tych właśnie małych banerów, które do dzisiaj można ściągnąć ze strony, żeby sobie samemu wydrukować i zawiesić tam, gdzie mieszkamy, nagle te banery zaczęły być niszczone. Po pamiętnej dacie 10 października, po pamiętnej dacie, przepraszam, 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, jak wiemy, to spowodowało między innymi eskalację strajków i odrzucenia nauki Chrystusa dotyczącej życia, które jest od poczęcia do naturalnej śmierci, co notabene głosi Kościół od początku, nie zmienia tutaj swojego poglądu. I wiecie, te banery, o których wam powiedziałem, zaczęły być niszczone, zaczęły być palone w tych miejscach, w których moi znajomi, przyjaciele, ale także wszyscy, którzy chcieli taki baner wywiesić, te banery wywiesili. Podjąłem decyzję, nie, ten baner powoduje jeszcze większą eskalację złości, nienawiści. Zawieszamy akcję. Oczywiście dostałem znowu najróżniejsze słowa wobec tego, że się wycofuję, że dlaczego to robię, dlaczego teraz ulegam presji. Nie uległem presji. Nie wycofywałem się dlatego, że nie chciałem dalej propagować w tamtym czasie właśnie prawdy o tym, że aborcja jest zła. Ale zrobiłem to ze względu na to, że ten fragment, który dzisiaj rozważałem, przeżyłem sam w sobie. Stwierdziłem, tak, wrócimy do tej inicjatywy. Będziemy pokazywać cierpienie kobiet, które aborcji dokonały. Nie wycofamy się z tego, między innymi dlatego, że tak wiele kobiet przychodzi i mówi, że cierpi z tego powodu i prosi, żeby coś w tym temacie zrobić. Ale w momencie, kiedy jest tak wielki problem, żeby przyjąć tą prawdę, rozwieszając te małe banery, doprowadzałem do tego, że złość, gniew, niszczenie najróżniejszych miejsc było wynikiem niezrozumienia, dlaczego robimy to, co robimy. Jeśli czasem człowiek, którego kochasz, nie jest w stanie przyjąć tego, jak go kochasz,
pokazując mu najpiękniej jak potrafisz miłość, spróbuj znaleźć inny sposób. No bo przecież nie chodzi o to, żeby teraz zrobić wszystko tak, jak ty chcesz, ale żeby czasem z miłości zrobić krok do przodu, nie, do tyłu, by człowiek zrozumiał, tak jak Piotr, który mógł zrozumieć to, co mówi mu mistrz z Nazaretu. Czasem z miłości trzeba się wycofać z jakiegoś dzieła, z jakiejś drogi, tylko dlatego, że ta droga jest ślepą uliczką. Na nieustanną weryfikację, czy wszystko to, co robisz, jest z miłości. Na cały dzień i na to, żeby także przyjmować Jego uwolnienie, uzdrowienie, wszystko to, co jest z Bożych darów, a których On chce nam udzielać. Niech Cię błogosławi Trójca Przenajświętsza. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Chodź, bo spóźnimy się. Ja się spóźnię.